I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Cześć, czołem, witam was, moi kochani, w kolejnym odcinku z World of Tanks. Ze mną jest Wojtek, zwany Sajankiem lub Detoxem. Hej, hej. No i moi drodzy, ciągniemy dalej ten wózek, którym są czołgi. Głównie to już ponad 100 odcinków. Nadal nie umiem grać, ale bawię się świetnie. Natomiast Wojtek gra dobrze, oczywiście jak zwykle przeżywa do końca, albo ginie jako ostatni. I nabawię się kompleksów, oczywiście żartuję. Ale tak to właśnie wygląda. Ostatnio mi szło lepiej w czołgi, teraz tak już idzie. Ale to może być ten syndrom nagrywania, bo to wiecie, jak włączasz nagrywanie, to skill spada o 50%. Tak sobie to tłumaczę. Ale tak jest prawda. Na przykład bez streama jak gram, to bez problemu, żebym tam nie szarpnął zniszczyć ze 4-5 czołgów. A na streamie nie cholery. Przynajmniej tak wylosuję, że... Tak jak teraz, czyli na dziewiątki? Na przykład. Ej, mam jeszcze stokowe działo, no zajebiście. No, wszystko stokowe. Wszystko. Aż dłuższy bluff, ale moje bardziej wystaje. Bo każdy ptaszek ma swój daszek, nie wiesz? Dobrze, gdzie jedziemy? Na te? Chcesz jechać? Ja mam daszek u ciebie, to już stolowa. W sumie rację. Nie wiem, gdzie tu jechać. Ja w sumie mam... byłoby spoko. Ja w sumie mam niezły spot, to może pojedźmy na prawo. No, na tym. Na miasto pojadą te. Eliki. Bo tam raczej za wiele nie poprzebijam tym stokowym działem, więc raczej się na ciężkie nie puszczam. A, wszyscy pojechali tam, no spoko. Rotim. To my musimy, mamy tu nasza Alamo stary, no. Ja mam problem, bo ja rzadko gram na tych wysokich tirach, nie wiem gdzie tutaj się ustawić. Spoko, czołg średni ma 1400 zdrowia. A czuję, że ta bitwa długo nie potrwa. Nie jedź tam sam, wycofaj. No właśnie. No właśnie. Kurde dupa, nawet nie mogę przebić tych lekkich, nie średnich czołgów. Noż co za... Ech. No dobra. Wiedziałem, że tak będzie. Czyli nam poszło bardzo dobrze, Wojtku. No, jesteśmy pierwsi. Tak. To tylko rozgrzewka. Aż się rozgrzeliśmy, aż tak, tak właśnie było. Aż nam było gorąco. Co byś teraz chciał, kolego, powiedz? Siedemek już nie mam wojeczego, więc szóstki, piątki. Wiadomości wychowane. Dobra, to ja, żeby to zrekompensować, sobie mój ulubiony czołg ostatnio, może to czyli Crusadera, bo gdyby się nim fajnie gra. I wcale mi tak nie brakuje dużo do szóstki, także trzeba go też puszować. Robol jest bardzo fajnym czołgiem. Wiem. Mój dziadek mówił, że lepsze były Shermany, ale to do czegoś innego służyło, bo Homele miał lżejszy pancerz. Jeżeli były szybsze, to raczej takie spoterki były. Przynajmniej tak były używane w tej pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. A Shermany robiły za mocniejsze. Na pewno nie pojedziemy w miasto. Ty to możesz. Nie. Co, boisz się KW3? Boisz się chude KW2? Boisz się... Rudy jest, o! Przebijam tylko, że się zgasę na strzał. A tam nie ma za bardzo wierzchni, z których można pójść na odległość. Chociaż może na linię się ustawię. Na jedynce byś mógł, nie? Ale... Ja znowu tych KW3, KW2 nie poprzebijam raczej. No wątpię. Ale jakieś medy raczej tak. Dlatego jadę tutaj...
w okolice torów. Nie wiem, do kogo ten gość tam upał. O, sobie po prostu wali w okienko. No dobra, niech mu będzie. Kawur 2 tu jeździ. Pusta. Proszę do mnie nie strzelać. Aha, oczywiście, część. No mógł tu się, musiał tutaj przyjechać, bo ja tu jestem, tak? Czekaj, ja już tam jadę, pomogę ci. O matuniu. 267. Wychowany w nienawiści po prostu do tych czołgów jestem. Na dwa baty mnie wzięły. Dobrze, bez steganowania chociaż. Nie. Nie widzę go gnoja. Co tu się dzieje po prostu? Czuję się jak Kuba. A, ja go nie trafiłem, on mnie trafił. Spoko. Dobry deal. Nie, zawiesiłem się. No, bo jesteś kolegą, chciałeś być lojalny. Chciałeś być lojalny wobec mnie. Teraz ja wybiorę tier. Ale musisz wyjść z bitwy, przyjacielu. Tak, wiem. Poczekaj, może mogę coś tutaj. Ten... Masz czurki? Mam. No to może. Bez entuzjazmu, ale mam. Chociaż nie, mam lago, poczekaj. Chociaż nie, zagramy tym. Powiem ci szczerze, że nie przepadam za tym czołgiem, bo nic się nim nie da zrobić, ale muszę wbić nim jeszcze 10 tysięcy. A to, co jest na piątce? Tak, 5-8? Jakoś tak, bo T3-4 jakiś? Jakiś T3-4, później był tak 5-8. Albo odwrotnie. Odwrotnie. No ja luksem. Kuba mnie zagaził tym czołgiem. Znaczy nie do końca umiem nim grać, ale jest bardzo sympatyczny, jak się tak się wczujesz i z tym magazynkiem, dobrym przebiciem się naprawdę fajowo gra. To trzeba się nauczyć. Gdzie jedziemy naszymi spotterami, powiedz? My musimy pojechać bardziej w zamek. Tak czy siak na pewno prawą stroną przy wodzie pojadą jakieś niszczarki. Mieszkie pojadą na pewno na lewo na TT. Ośrodek pojadą te średnie i lekkie. Znaczy tam się pokierujemy. Dobrze. Tylko nie ładuj się od razu w miacho, tylko przejdziemy sobie obok. Widziałeś kiedyś skaczący wózek na węgiel? No właśnie przed chwilą. Jeżdżamy i zjeżdżamy na bok. Aj, ale rozwaliłeś bramę. Nie szkodzi. Uważaj, cofnij. Kurde. To już mu oddałem dziadowi. Ale skopałem. Kolega się tu nie dopcha, a ja jestem teraz na dobrej pozycji, bo wrak mnie tu blokuje. Niestety nie wiadomo. Nie. Strony mam nasze. Wojtku, to było zaplanowane, nie ma za co. To jest. To za gości, patrz. Widzisz, co on robi? Aha. Popycha go. Ja go zaraz strzela. Nie wierzę.
Co za baran. Ale coś tam buchło. No bo dostała maraka, nie? I wybuch. No nie wierzę. A tam nasi z tyłu go będą zaraz walić, no i debil. No, w końcu. Jak on się lebija, ty. Chyba sobie odpuścił. Albo i nie. No faktycznie, ciągle się wbija, on jest jakiś chory. Też na dziś... będę. No, ja też go wbijam. Nie! Jak on mnie tam... Widzisz? To samenda. Uparty, co? No. Zaciął się może, wiesz. No cóż, ta czwórka poszła jak zwykle. Co byś jeszcze chciał? Piąteczki, szósteczki, siódemeczki, powiedz. Wybierz teraz. Wiesz co, tym nie grałem, więc zagrajmy. O, możesz się dołączyć, jak masz wolną. Wiesz co, ja mam trzy. Mam Excelsiora, bramkę, KW1 i... A, czemu nie? To też muszę ekspić. To jest czołg ponoć miękki, ale ta agmata... Też go nienawidzę. Wiesz co, jest spoko, bardzo przyjemnie mi się gra. Małpa mówił, że jest jakiś taki niefajny, ale dla mnie jest ok. Nie, jak go kojarzę z tej agmaty, która jest zajebista. Nie, on fajnie wygląda. No całkiem. Trochę kanciaste, nie? Jak to niemieckie. Ajaj. Nie chcę tu pojechać. Może plażą jedziemy? Możemy plażą, no. Tam jest ten minus rzek. No ale nie, no jedziemy plażą. Zraszujemy ich po prostu. Czekam na ten silnik, Waldo, on kosztuje 11 tysięcy gwiazdek, to jakaś patola jest. Właśnie ktoś chciał mi się to zareklamować, ale niestety YouTube nie przepuścił. Czyli masz top chat? Nie na żywo, ale... po prostu były tam już jakieś ikonki, po prostu YouTube zapytał mnie, czy chcę pokazać komentarz. Bo to jest jakieś zagraniczne. Tak zupełnym przypadkiem puszczam przodem i sam. Bardzo dobrze, jest twardszy. Niech jedzie. Niech tam jedzie. Przypadkiem zdjąłem nogę z gazu. I znowu. Paliwo mi się skończy. Jadę na oparach. Na luzie jedziemy. Może... Preferuję wsteczny. O, patrz, is kontra is, to mi się podoba. Te 150 widzę, celujesz, ja też. Aha, bo wiesz co, tej pazecie. Dobra, już nic nie trzeba jej mówić. Ajaj, nie wiem, to z tym isem. Może mu na plecy zjadę. No blisko tu isu mi wjeżdża. Na plecy może mu zjadę, co? Coś wybuchło. A nie, ja cicho. Udaję, że mnie nie ma. Karty na sobie kończą. No, a mnie kawa jedynka. Ach, no cóż. Po prostu idziemy tam. Jego chodziwe kumpelki, idziemy solidarnie. Nie, zawsze mogło być gorzej. Chodzimy pod rękę. To może dla odmiany teraz damy szóste. Okej. Okay. Wygrasz tym. Dobra, to moja może kromuela będę. O! Najpierw sprawdzę. Ile tu jeszcze? Jezu, brakuje dużo.
I zaczynamy. Słuchajcie, bo jeszcze mamy jakieś 15 minut niecałe. Kilka bitewek zagramy. A potem muszę się jeszcze ogolić szybko. I przebrać i jechać. Porządne. Obowiązki tatusia teraz przede mną. O, koło podbiegunowe. Ja dojadę na Mordor, nie? Co mi innego zostało? Jadę sobie raczej na prawo. Kawę jedynką, jeden S z tobą jeszcze pojechał, bo ona jest szybka, ale tym to nie ma sensu. Tą kawę jedynką można by trochę zamieszać, byśmy pojechali na prawo, nie? Na tam na lekkie czołgi i na średnie ciężkim. Ale w tym wypadku to nie jest dobre. Znacznie długo się czeka na to. O, jedzie już spotter. Przede mną. Nie wiem, czy jechać dołem, czy górą. Górą, prawda. No jakiś koleś wyskoczył. Dino? Oho, już artyleria. Do skały, trzeba się przytulić. Oho, się naświeciłem. Spodziewałem się, że aż tyle będzie. Ja nie chcę nic mówić, ale będąc pod takim kątem, bardzo łatwo cię przestrzelić. To nie mów. Na górce w sensie. Kurde. Wyprostuj się. O właśnie. Te czołgi mają tyle, taki mały kabent, że one po prostu nie opuszczają działa. No. KW1, KW1S. Nie wiem jak te 150. Też nie bardzo. Pojadę na dół, wiesz? Pomogę. Z tym KW2. Prawo, prawo. Masz łatwiejszy cel. Ty już cię zniszczy. Ale ten drugi wyjeżdża. Daj mu zawierzę. Tu wierzę. Pięknie. Jedź prosto, nie obraca się. Będzie ci szybciej. Jak chcesz sobie w lewą odkrywkę. Te czołgi są mozolne, strasznie powolne jak się obracają, nie? Ale 1300 uszkodzeń już. No i pięknie. Ja pierniczę, jak to się powoli obraca. No. W końcu ciężki czołg. Wiesz, isy też są ciężkie, ale one się obracają bardzo elegancko. Taki Defender na przykład. Patrz, a ciężkie na górze jest, iść na górze jest. Niezła akcja. My chyba musimy kapować. Chociaż w sumie. Zobaczymy, gdzie oni pojadą. Pojedziemy razem. Ta kapa? Bym tu odbił i pojechał na naszą kapę. W twoim miejscu. Mówisz? Tak. Jesteś jeszcze niewyświecony. Zobacz, że u góry od naszych nikogo nie ma. Zaraz nam tam wpadną, wyniszczę Marty. One się już tu chowają.
Ale patrz, ich jest zawrócił. Po lewej powinien leśnieć przestrzał Elisa. Chyba, że jedzie dałem. Istnieje górą. Kurde, no i skończyła mi się ta droga. Skąd ty się na kawę? Pamiętaj, kończę. Nie wyjeżdżaj, cofaj, cofaj, cofaj za skałę. Za skałką się obróć i dopiero wyjeżdżaj. Kurde, nie trafiłem. Ustaw się frontem prosto do skały. Taki kontakt masz teraz, tylko że w drugą stronę. To dobra, może być. Nie mogę ciała opuścić. O Jezu, jakie to jest zło. Teraz go nie widzę już. A to jest tak jeszcze w tych czołgach. Nie, teraz zostały tylko oni, więc czekam, albo się wychyli jego dziadna, albo się nie wychyli. Nie ma co jechać. A kto lekarz go może ściągnie? Czy wiesz co, może ja stąd pojadę? Chociaż nie, bo tu co jeszcze spotek jest. Dobra, został spotter. Nie ma. Mam trochę PHP artylerii, ale jadę na kapa. Tak pewnie nie dojadę, ale. Tam się... Został tylko laje, także masz wygrać. No i się może schować. Gdybyś pojechał, pojechałbyś tam na środek, wszystko wyjechały, by cię tam zniszczyli. Może tak być. Może tak być. Teraz się też kilka tam dwa strzały dałem, nie? Jeszcze naprawiłem tego. Uleczyłem sobie. Kolesia z rejestracji, żeby dostał expa, nie? No i kurde, tak fajnie, przyjemnie. 1604 gwiazdki. Lubię to. Ten, tylko ten czołg już jest zmaksowany, więc teraz na KW3 będę idę. Wojtuś, ostatnia bitwa. Co byś chciał? Powiedz, proszę. Boże. Ja bym chciał? Tak. A, jolo. Szósteczki. I no dobra, no to szósteczki, jak szósteczki. Masz pozdrowienia od Jagódki. O, dziękuję Jagódko za pozdrowienia. Też cię pozdrawiam bardzo serdecznie. To ja tak. Jak nie spytaj się, Jagódko, spytaj się, przecież Jagódka jest. Jagódko, jak twój piesek, powiedz. Sika pod siebie, czy już nie? Co? No bo małe pieski psikają pod siebie, nie na dwóch, nie? A, okej, okay, dobra, bo ja już słyszałem poprzednie kwestie. Myślę, że ci chodzi, czy Jagoda sika pod siebie? Tak sucho mówię, co? Tak, wszystkie kobiety sikają pod siebie. Panie Wojtku, to biologia tak jest skonstruowała. Ale nie, ta bitwa T-150 była naprawdę spoko. Ale i tak chyba najlepsze w tym odcinku jest to, że gramy bardzo solidarnie. Razem giniemy. Jako pierwsi. Także mam tytuł odcinka Solidarność z Wojtkiem. No ja jadę na miasto, no. Co ja mogę robić innego? Kurczę, bym się skusił na prawą stronę. Albo tutaj na jakiś krzaczek. No ty masz mieszczarkę tam, bo trochę inaczej. No właśnie o to chodzi. Dobra, zostanę w okolicach Raspa, jak będę przepychać górną tę lewą stronę mapy. Proszę mnie nie pykać.
było piątka. Proszę zatknąć kółeczkiem. Czemu ja to sam jadę? Odjeżdżam tam. Łamię się beze mnie, no. Helkat mnie przywitał właśnie. Ważnie? No, chyba mnie kocha. Zdjąłem ciężkiemu gąskę. Mogliby go tam z tyłu porąbać na kawałki. Dobra. Dawaj, 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 ładuj. O Jezus. O Jezus. Zdążę, zdążę. Szlak by to. Dobra. To ja padłem, więc pogadamy naszego Wojtusia. Proszę. Wojtusiu, strzelaj. Ile coś wyjeżdża? Biorąc pod uwagę, słuchaj, oglądalność wrota ogląda ci między 15 a 20 osób, więc musisz to dużo strzelać i dużo trafiać, proszę. Zero presji. A ja ci zrobię jeszcze stary ten zdjęcie i będziesz na miniaturce w którymś tam odcinku. Szlak by to zaraz nie wykryją. Chyba i się zaczęło. Tylko czekałem na to. Chyba. Tylko czekałem. Chyba już. Wiedziałem, że tak będzie. Dobrze, Wojtusiu. 4-3 jechał domem. Dobrze, Wojtusiu. Teraz tak, kochani widzowie Wojtka, ja was pozdrawiam. Życzę wam miłego dnia i miłego oglądania Sajanka. Sajanku, teraz ty się możesz pożegnać. No co, miłego dnia. Dzięki wielkie za obecność, za oglądanie i zapraszamy na kolejny odcinek. Wzruszyłem się. Dokładnie, dokładnie tak. Do zobaczenia, kochani. Trzymajcie się ciepło. Piąteczka. Cześć.